Na wrocławskich Pilczycach prowadzona jest od listopada 2019 roku do lutego tego roku pilotażowa akcja supernowoczesnego i innowacyjnego systemu zbiórki odpadów w pojemnikach Presco. Pojemniki te są niezwykle czyste, estetyczne i zajmują mniej miejsca niż te tradycyjne. Akcja pilotażowa jest prowadzona w ramach współpracy trzech spółek. Ekosystemu jako zarządzającego systemem gospodarki odpadami z ramienia miasta, Chemekosystem, który jest operatorem akcji i odbiera odpady z osiedla oraz spółki HWA, która dostarczyła pojemniki. Jak mówią przedstawiciele spółki HWA, warto w ten system zainwestować i zastosować go w innych częściach miasta w przyszłości. Jest na pewno dobry w dużych skupiskach na osiedlach. Inna jest sprawa tam, gdzie mamy zabudowę jednorodzinną i to już by wymagało zmiany mentalności mieszkańców. Nawiązuję tutaj do tego, że w tym regionie nie ma gniazd. Także. Ale na Wrocław generalnie to oceniamy, że kilka tysięcy pojemników mogłoby znaleźć zastosowanie. Choć system pozornie jest droższy od tradycyjnego, to tak naprawdę w dłuższej perspektywie się opłaca. Jest też bardziej ekologiczny i bezpieczny. Jest całkiem nowy system. To w porównaniu ze śmieciarkami, gdzie jest obsada, gdzie panowie wszyscy wiedzą, co mają robić, tu jest jakby nowe narzędzie. Narzędzie niezbyt łatwe, bo jestem sam. Kierowca jest sam i musi sobie z tym wszystkim poradzić. To jest kwestia obsługi manipulatora, kwestia umiejętności podnoszenia, mnóstwa czujników, kamer i tak dalej. Ale daliśmy radę, przeszkoliliśmy kierowcę, oni nawet byli zadowoleni. Dla nich to było też wyzwanie, bo to muszą posiadać jakąś wiedzę, żeby to obsługiwać. Ja tam wsiadłem i się pogubiłem, także oni jednak mają pewne doświadczenie ze śmieciarek i tutaj w tym nowym systemie dali sobie radę. Nie mieliśmy tam żadnych incydentów. Warto iść z duchem czasu i szukać nowych rozwiązań w dziedzinie odbioru odpadów, dodaje z przekonaniem prezes Chemekosystem Roman Jagiełło. Ja uważam, że warto, bo to jest dość istotne. Ważne, żebyśmy zmieniali wygląd tego miasta. No i śmietniki niestety się śmiecimy, więc one zawsze były, są i będą, ale żeby jakościowo, wizualnie też lepiej wyglądały. No i też to, co mówiła doktor. Ważną rzeczą jest, żebyśmy podnosili stopień segregacji, odzysku. No to jest dość istotne. A to daje mieszkańcowi większe możliwości. Mieszkańcy są bardziej zmotywowani do tego, żeby odpady segregować. Ekosystem, czyli miejska spółka zarządzająca z ramienia miasta gospodarką odpadami, nie wyklucza wdrożenia nowego systemu. Jak się ktoś do nas zgłosi i będzie chętny, żeby przeprowadzić na podobnych zasadach też taki program pilotażowy, żeby przetestować inne rozwiązania, to nie mówimy nie. Tak jak tutaj była mowa na początku konferencji, gmina Wrocław oraz ekosystem są elastyczni, nam zależy na tym, żeby testować rozwiązania jak najbardziej przyjazne mieszkańcom. Miarą nowoczesnych miast jest postęp, szczególnie w tak wrażliwej dziedzinie jak gospodarka odpadami. Dlatego nowych rozwiązań jak system Presco ułatwiających życie mieszkańcom nie należy się bać, tylko wdrażać w codziennym życiu. Łukasz Ciona, Wrocławskie Fakty.